Już po raz trzeci na cieszyńskim rynku odbył się festiwal organizacji pozarządowych. Impreza rozpoczęła się od wspólnej debaty organizacji pozarządowych z biznesem, działalność gospodarcza i marketing w NGO. A nie dajcie nam, my coś zrobimy, my jesteśmy tu biedni, jak się nad nami zlitujecie, to my zrobimy fajne działanie. Następnie na rynku mogły zaprezentować się poszczególne cieszyńskie organizacje. To w kolejnej konkurencji znowu czwarte miejsce. Ale udało się Piotrkowi zdobyć ten srebrny i brązowy medal, za co naprawdę jesteśmy mu wdzięczni i gratulujemy. Prowadzimy szkółkę hokeja dla dzieciaków od 3 lat, od dzieciaczków już od przedszkola. Startujemy w 3 kategoriach wiekowych. Gramy w rozgrywkach mini hokeja, Żaka starszego, Mikrusa. Jest super zainteresowanie, mamy już taką grupę naprawdę fajną, mocną, mocno zaangażowanych chłopaków. Oczywiście nabór cały czas trwa. Dzisiaj 14 września jest Międzynarodowy Dzień Podciągania się na drążku. Jak gdyby taka inicjatywa się odbywa na całym świecie, w różnych miejscach. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest jak gdyby cel charytatywny. No i my tu jak gdyby pomagamy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy być razem. Podciągamy się, staramy się pobić zeszłoroczny rekord. W zeszłym roku nasz przyjaciel podciągnął się 800 razy. Także próbujemy dzisiaj pobić ten rekord. My prowadzimy działalność sportową, a dokładnie klub sportowy koszykówki tutaj w Cieszynie. Działamy z młodzieżą od 4 roku życia aż po seniora. W tym roku ruszamy z 3 ligą w Cieszynie i chcemy odbudować to, co kiedyś się działo, czyli 2 ligę i utrzymywać to cały czas na poziomie szkolenia wysokim. Mamy po 2-3 treningi tygodniowo plus mecze wyjazdowe u siebie, bo rywalizujemy na Śląsku, na Mistrzostwa Śląska, Pucharu Śląska tutaj w tym okręgu. Bezpłatne porady prawne dla kobiet, jeżeli jest przemoc w rodzinie. Biuro mamy na zamku i tutaj na naszych ulotkach są pełne informacje. Wystarczy numer telefonu, umówić się telefonicznie i można skorzystać. Jesteśmy fundacją, która zajmuje się przede wszystkim ochroną zwierząt, opieką nad zwierzętami bezdomnymi, pomocą. Pomagamy w cieszyńskim schronisku, zajmujemy się adopcjami i organizujemy spacery dla bezdomnych psów. Prowadzimy też kocie przytulisko, nasz koci zakątek, gdzie przygarniamy wszystkie bezdomne, małe, duże i stare koty, które nie mają swoich domów i którym się opiekujemy na cały dzień. Nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem abstynentów. W naszym klubie można uzyskać porady terapeutyczne, porady psychologa, odbywają się meetingi, również mamy jajecznice pieczemy, placki, urządzamy zabawy abstynenckie, mikołaja dla dzieci, można się spotkać, ping-ponga pograć, bilarda, uczymy się żyć w trzeźwości. No nie tylko też dla osób uzależnionych, ale także dla ich rodzin, dla małżonków, dzieci, wnuków, żeby można było zobaczyć, że można żyć trzeźwo, cieszyć się i że można rodzinę scalić nawet w takich trudnych sytuacjach. Można powrócić do szczęśliwego życia. Czym się zajmujecie? Łyżwiarstwem figurowym. I gdzie macie treningi? Jak to u Was wygląda? No, my mamy treningi 6 razy w tygodniu na lodowisku albo na sucho. No i... nie wiem. No i jak to dalej wygląda? To wygląda tak, że my tam skaczemy na tym lodzie i kręcimy piruety, a na sucho to są ćwiczenia na kondycję. Zapraszamy. Nazywamy się AGG, czyli Amatorska Grupa Gitarowa i działamy tutaj w pobliskim Ośrodku Kultury w Cieszynie. Spotykamy się raz w tygodniu na takich zajęciach już od kilku lat. I grupa zrzesza głównie amatorów gitary, tak jak sama nazwa wskazuje. Co gracie? Gramy muzykę trochę filmową, troszkę rozrywkową. Generalnie co nam się aktualnie spodoba w danym sezonie, to staramy się do naszego repertuaru też wciągnąć. Jaki trzeba mieć poziom grania na gitarze, żeby do Was dołączyć? Jakieś podstawy trzeba mieć, chociaż jakichś wielkich wymagań nie mamy. Każdy może przyjść i spróbować. Zachęcam, zapraszam, możemy porozmawiać, zobaczymy. Jeżeli macie w domu gitarę, to zapraszam serdecznie. Ale co, chwyty barowe już muszą być? Niekoniecznie. Jakieś takie... Wystarczy G. Tak, G wystarczy. Kilka podstawowych chwytów, jakieś tam dosłownie podstawy, jak jeżeli ktoś zaczął, to już myślę, że jest wystarczająco, żeby u nas wystartować.
Hello, OX. I am in church now. Thank you. The last time it was concourse. It's the winner, three guys. Mr. Wee, Limor, and Stella. You will get three CD, my CD.